Szanowni, przed nami kolejna plansza z naszego cyklu 5 na 5. No i wygląda w ten sposób. Jest chyba trochę trudniejsza niż te poprzednie, bo mimo, że to jest poziom trudności 1. No i teraz ja sobie tutaj rozpisałem niektóre z tych działań. Zacząłem od mnożenia. Zgodnie z tym, co mówiłem, mnożenie na ogół jest najłatwiejsze do rozszyfrowania, można tak powiedzieć, i dzielenie. No, w przypadku mnożenia możliwości są dwie, albo trzy jedynki tu, albo trzy dwójki, tak jak tu. No, ale ponieważ cztery to jest cztery podzielić przez jeden, więc w tej klateczce musi być czwórka i jedynka. Jedynki w związku z tym nie może być tutaj, a to jest jedno z trzech miejsc, w których musiałoby być. Jedynka może być tu, może być tu i może być tu. No, nie może jej być tu, bo wtedy ta trzecia jedynka musiałaby być tu albo tu. Tu nie mogłaby być, bo tu jest jedynka, a tu nie mogłaby być, bo jedynka byłaby tu, czyli jedynka musiałaby być tutaj. Jeżeli umieścimy jedynkę w tym miejscu, to będziemy mieli kłopot z tym dzieleniem. W związku z tym to musi, ta opcja nie wchodzi w grę. Trzeba to 24 zapisać w takiej postaci, no i 3 dwójki z tych samych powodów, z jakich poprzednio były jedynki w tych miejscach musiały być, to te 3 dwójki są tutaj. No i teraz co dalej? Szukamy miejsca na dwie jedynki i dwie jedynki w związku z tym muszą być tu, no bo w tym obie nie mogą być w tej kolumnie. I w takim razie tu musi być trójka. Jeżeli tak, to tu nie może być jedynki, tu musi być czwórka i tu musi być jedynka. No i teraz zajmijmy się może tym ostatnim rzędem. Tu może być albo piątka i dwójka, albo czwórka i jedynka. Natomiast 10 może składać się z piątki, czwórki i jedynki, albo piątki, dwójki, trójki. Obecność tej piątki eliminuje z tej klatki tą opcję, czyli tu musi być czwórka i jedynka. W takim razie tutaj musi być piątka, czwórka, piątka, dwójka i trójka. Tak? No to zastanówmy się, co może być w tej klatce. To łatwo dość ustalić, bo z tych trzech liczb 5 plus 2 plus 3 dwójki nie może być ani tu, ani tu, czyli tu musi być dwójka. Natomiast skoro tutaj musi być 1, 4, a tu nie może być jedynki, to tu musi być czwórka, tu musi być jedynka, w takim razie tu musi być piątka. No, spośród liczb od 1 do 5 do wyboru, tu nie może być piątki, a w tej kolumnie brakuje nam tylko piątki i trójki, czyli tu musi być trójka, w takim razie tu musi być piątka. No i zostaje jedna opcja, że tu musi być trójka. Ponieważ w tej klateczce mamy różnicę, która równa się 2, ale to nie może być 4 minus 2, dlatego że dwójka jest tutaj, nie może to być 3 minus 1, bo jedynka jest tutaj, to musi być 5 minus 3, ale trójki tu nie może być, czyli tu musi być piątka, a w takim razie tu musi być trójka. Jeżeli tak, to tu musi być czwórka, prawda? No i w takim razie tutaj musi być czwórka. Zastanówmy się, co może być tutaj. Tu mogłaby być dwójka lub jedynka, ale jedynki nie może być, bo jedynka jest tutaj, czyli tu musi być dwójka. No, w takim razie tu musi być jedynka.
No to teraz w tym polu musi być piątka albo czwórka, ale piątka być nie może, bo wtedy tu musiała być czwórka, a czwórka tu być nie może, bo czwórka jest tutaj, w związku z tym tu musi być czwórka, a tu musi być piątka. No i w takim razie, co nam tutaj zostało? Piątka tu i trójka tu. Sprawdzimy? Bardzo dobrze. No, pozostaje do sprawdzenia, że suma tych wszystkich składników tutaj równa się rzeczywiście 36.